Mamo, tato oraz nowi mamo i tato. Mówi się, że gdy się rodzimy, jesteśmy jak biała kartka, całkowicie czyści i nieskalani piętnem otaczającego nas świata. Podobnie jak pusty kawałek papieru, pojawiliśmy się w waszym życiu jako małe, nieukształtowane istoty. Tak jak atrament szybko wnika w papier, tak dziecko chłonie każde słowo skierowane w jego stronę. Dziękujemy więc, że nie zabazgraliście nas przypadkowymi słowami, że nie przeraziła was wizja długiej i ciężkiej pracy, żeby tym małym, upartym, a niejednokrotnie złośliwym istotom przekazać to, co najlepsze. Nasza karta oprócz słów nabywa również fakturę, fałdy i zmarszczki. Na szczęście, gdy była bliska rozdarcia lub gdy wiatr poniósł ją w innym niż przewidywano kierunku, mieliśmy wokół siebie wiele osób, które przychodziły nam z pomocą. Aniu, jako starsza siostra, skutecznie przyczyniałaś się do rozwoju małej Emilki. Obserwując twoje poczynania i podążając wskazanymi przez ciebie drogami, poszerzałam swoje horyzonty, a ty być może wtedy nieświadomie dopisywałaś kolejne akapity osobowości młodszej siostry. Czy to poprzez wspólne dziecięce zabawy, czy też wspólne ponoszenie konsekwencji. Wtedy, gdy mama nakryła nas na rozlaniu farby na dywan lub gdy robiąc frytki prawie spaliłyśmy kuchnię. Michale, Macieju, bycie średnim z trójki rodzeństwa pozwoliło mi zasmakować zarówno braterskiego wsparcia, jak i samemu niejednokrotnie takiego wsparcia udzielać. Pozwoliło mi również popełniać błędy i wyciągać z nich tak ważne dla charakteru wnioski. Wspólne dorastanie często oznacza wspólne pakowanie się w kłopoty. Jednak dzielenie winy na pół ze starszym bratem w trakcie odkrywania talentów malarskich na rowerze przy użyciu smoły nie jest już tak straszne. Kochani rodzice, byliście najbliżej nas, gdy małe i duże zdarzenia stawały na naszej drodze. Wiedzcie, że każdy sukces, jaki odnosimy, jest kontynuacją nauk, jakie nam przekazaliście. Dzięki wam w taki, a nie inny sposób radzimy sobie z przeciwnościami losu i wychodzimy z tych sytuacji silniejsi i bogatsi o nowe doświadczenia. Mamy nadzieję, że ze spokojem obserwujecie nasz rozwój, patrząc jak dopisujemy kolejne wersy do waszej autorskiej księgi. Bo przecież wszystko będzie w porządku. Spójrzcie tylko, jak wspaniałych mieliśmy nauczycieli. Dziękujemy.